Cześć! Niektórzy z Was zapytają, dlaczego nie ma nowych odcinków z rowerów, z downhillu, z początków downhillu w mojej serii. Odpowiedź jest prosta. Pracuję, jestem kierowcą, jeżdżę po Polsce od poniedziałku do piątku, w domu jestem tylko w weekendy i aktualnie znajduję się w Krupskim Młynie. Jest poniedziałek, 16 października. Godzina tam gdzieś będzie po 12. O, pierwsza już nawet. I tak, załadowałem się w piątek w Warszawie. Zajechałem do domu na weekend. I wyjechałem rano do Krupskiego Młynu, gdzie się rozładowałem niedawno. I teraz czekam na kolejny ładunek, żeby się załadować. Awizację mam na 14.30. I czekam, aż po prostu po mnie zadzwonią, wtedy lecę na Częstochowę, jedna zrzutka, potem jadę na noc znowu do domu, bo mam stosunkowo niedaleko, i potem będę jechał do Nowego Sącza z tym ładunkiem dzisiejszym, ale to dopiero na jutro muszę tam być. Także jak widzicie, z odcinkami początku downhillu będzie aktualnie lekki zastój, no bo siłą rzeczy nie mam mnie w domu, nie ma jak nagrywać. W końcu załadowany, wyjechałem z Krupskiego Młynu, w zasadzie to już wyjeżdżam z Lublińca i jadę do Częstochowy. Mam tam 40 minut drogi, jedną paletkę zrzucam i potem kierunek do domu. A jutro rano wyjazd na Nowy Sącz. Czekałem chwilę. Załadunek bardzo szybki, z 5 minut dosłownie, papiery wziąłem i jadę. No i po zrzutce w Częstochowie jestem gotowy, jadę do domu już. Częstochowy jakieś 40 minut do domu. Także ten dzień się kończy. Jutro czeka mnie trasa do Nowego Sącza, ale to zobaczycie za chwilę. Zaraz mi wpadnie 3500 km. Jeszcze autobus mi wpadł na drogę. Jedź, 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 bo ja sobie jadę do domu i chciałbym już w miarę szybko zajechać. O! 3,5. No, także jak widzicie, samochodzik jest nóweczka. Od samiuszkiego początku go mam. Tak wygląda Częstochowa, a przynajmniej część. Czyli w zasadzie w tym miejscu niewiele widać. Za nami jest Jasna Góra. Tam, o, w lusterku widać taką wieżę. Jeśli ktoś nie był, to może sobie zobaczyć. Dobra, lecimy do domu. A dla ciekawych, tak wygląda Ducato, kiedy jest ciemno, jeśli chodzi o podświetlenie. Na pomarańczowo, o, kolega mi tu wyjechał, panie kolego, nie robimy tak. Na pomarańczowo, ja czuję się tu prawie jak w domu, bo BMW stosuje taki sam kolor podświetlenia. Brak zasięgu GPS. No, brak zasięgu GPS. I tak, jest lekka mgiełka. Mamy 6.16, 10 stopni, jest tak całkiem rzeźko, ale na pewno będzie cieplej, bo to co się teraz dzieje z temperaturami, to jest głowa mała, po prostu w połowie października są temperatury 20 kilka stopni, mi wczoraj w słońcu pokazało 30 stopni, jak czekałem tam w Krupskim Młynie właśnie na załadunek, to 30 stopni mi pokazało, że jest.
Także no jak na październik całkiem, całkiem przyzwoite temperaturki. I jeszcze takie małe odwołanko do tego, co przed chwilą usłyszałem w radiu. W radiu ZOS konkretnie. Mamy 17 października, wtorek, około 16, powiedzmy tam 14, 6:14. W radiu powiedzieli, że dzisiaj jest rocznica śmierci Alberta Einsteina, jakieś chyba 82 lata. No i między innymi mówili o tym, że fizyka jest najbardziej znienawidzonym przedmiotem w szkole. I powiedzieli, że ale mimo to, że fizyka jest najbardziej znienawidzonym przedmiotem w szkole, każdy dorosły Polak wie, co to jest... O kurde, teraz zapomniałem ten wzór. No generalnie chodziło o wzór alkoholu etylowego. No z tym, że to wydaje mi się, że to nie jest fizyka, tylko chemia. No. Także nie wiem, co to miało wspólnego z Albertem Einsteinem, ale generalnie, no okej. Także fizyka, chemia, trochę różne przedmioty. Dobrze, także na teraz to tyle. Ja sobie jadę dalej. I miejmy nadzieję, że ta trasa pójdzie całkiem sprawnie. Byle do Krakowa, w Krakowie wskakujemy na A4 i lecimy do samego Brzeska, nie do Brzeska. Albo do Brzeska i w Brzesku zaskakujemy chyba na Nowy Sącz. Raport sytuacyjny. Jestem w Bolesławiu przed Olkuszem na 94 i znajduje się tutaj karczma Bida. Bardzo dobre jedzenie tam mają. Idzie się najeść. Także polecam, gdyby ktoś kiedyś jechał. Tu właśnie na tych światłach po prawej stronie od razu jest ta Bida. A my mamy wschodzące słońce i mgłę do tego. No, po prostu widoki są nieziemskie. Jak ta mgła delikatnie tu przykrywa, a za nim jest to słońce. Super to wygląda, chociaż kamera nie jest w stanie tego oddać. Fotoradar tam był. Tu mamy tą Bidę. Także gdyby ktoś kiedyś leciał, to polecam, bo jedzenie mają bardzo dobre, bardzo dużo. Za całkiem okej pieniądze. I stanęliśmy sobie przed Krakowem w Białymkośle, bo jest wypadek jakiś. I to praktycznie przed samym zjazdem na obwodnicę Krakowa i na A4. I z tego, co Google Maps mówi, to 7 minut jest koreczka. No, ale właśnie się ruszyło. Dopiero co się zatrzymałem, już się ruszyło. Zobaczymy, może będzie płynnie szło, no tam jadą dalej do zakrętu, także może nie będzie tragedii.
A dlaczego tak mi się podoba, że jadę do Nowego Sącza? Bo mój dziadek pochodzi z miejscowości niedaleko Nowego Sącza, 30 km. Także to są takie moje, powiedzmy, rodzinne tereny. I tam przyjeżdżamy sobie co jakiś czas. I generalnie lubię bardzo te rejony. Podoba mi się tu. A zaraz będziemy mieli jezioro Rożnowskie. Dobra, spedytor. I przed nami jezioro Rożnowskie, tam w dole. Tutaj mamy lekkie serpentyny. Aż nie wiedziałem, że to będą takie. 12% jest nachylenia. Trochę hamowania biegami nas czeka. No, tu wam zasłonią drzewa widok. Ale tam z góry można było dojrzeć. O, teraz będzie fajny widok na jeziorko. Będziesz też kawałkiem. Ale takie jest w miarę dużawe to jezioro. I ono jest takie bardzo... A przed nami górki i jesień. I wszędzie żółte, złote i czerwone liście na drzewach. Bardzo fajnie to wygląda, szczególnie, że mamy fajną pogodę. Aktualnie mamy 14 stopni, dochodzi 10. I jakiś koraczek przed nami. No, a jeziorko mamy tutaj. Tutaj. O, w sumie już niewiele go widać. No dobra, ja jadę dalej. Rozładowany w Nowym Sączu już jestem. Szybko poszło, sprawnie. 3 paletki zrzucone. Delikatne zakupki zrobiłem jeszcze na dzisiaj. Już nawet zjadłem takie drugie śniadanko i jadę teraz, lecę do Łapanowa. Mam 50 tam parę kilometrów godzina jazdy i potem mam Łapanów, muszę zrzucić w Jaworznie i kolejny załadunek mam w Dąbrowie Górniczej, ale tam trochę ciasno jest z czasem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Najlepiej byłoby tak, żeby jechać się w Jaworznie i załadować w Dąbrowie Górniczej. A kto wie, czy nie będę musiał zrobić tak, że załaduję się w Łapanowie, polecę w kierunku Jaworzna, ale załaduję się w Dąbrowie Górniczej, pojadę do Jaworzna się zrzucić i dalej pojadę do Pińczowa z Dąbrowy Górniczej. Dobra, lecimy. Objeżdżam sobie jezioro Rożnowskie z drugiej strony drogą na Wojnicz i patrzę za 400 metrów skręć łagodnie. Nie przeszkadzaj mi. Co? Gdzie ja mam skręcać? Patrzcie jakie tu są widoki. No bajka po prostu. No, generalnie chciałem sobie ominąć korek, który się utworzył z drugiej strony jeziora, bo tam budują drogę dosłownie 500 metrów, a to trzeba nazwać po prostu rzeczy po imieniu. Półmózgi, którzy kierują ruchem na odcinku dosłownie 500 metrów, trzymają po 10 minut kolejkę. To jest po prostu, no, bezsens. Zamiast, nie wiem, po 2 minuty puszczać, to nie, 10 minut stania. No, a tutaj z tej strony widzę też budują, z tym, że tutaj są światła. No, ale patrzcie. Takie widoczki. No. Jeszcze... Kieruj się na północny zachód. Cicho tam. Trzeba będzie trochę pogonić jeszcze. Nie wiem, jak to rozwiąże z tym załadunkiem i rozładunkiem i kolejnym załadunkiem.
ale coś się wymyśli. Najwyżej przedzwonię, zobaczymy, jak będzie z czasem wszystko wyglądało. Najwyżej przedzwonię i powiem, że się spóźnię, no bo no co? Chyba, że nie będę miał numeru, to najwyżej znajdę gdzieś w internecie. No. Także czekamy na zielone światełko i lecimy dalej. Jesteśmy w Wieliczce, przejeżdżam sobie przez Wieliczkę i w ogóle takie dwie rzeczy, które prawdopodobnie mam w samochodzie, o których jakby nie wiedziałem, to raz, że mam prawdopodobnie podgrzewane lusterka, o czym, co mi sugerowało rano, jak była mgła, w pewnym momencie zaparowała mi lusterka. I mówię, tak właśnie wcisnę ogrzewanie przedniej szyby, może zadziałają, może coś takiego właśnie mam, jak podgrzewane lusterka. Ale początkowo nic się nie działo i za dosłownie 5 minut patrzę, a lusterka już mam czyściutkie, więc prawdopodobnie jest. I do tego mam prawdopodobnie hill holdera. Dla niewtajemniczonych jest to system, który ułatwia start pod górkę. Trzyma po prostu samochód na hamulcu, kiedy my możemy sobie spokojnie ruszyć normalnie w takich mocniejszych górkach, w trudniejszych przypadkach startuje się z ręcznego. Jeśli ktoś nie potrafi sprawnie wystartować normalnie sprzęgłem i gazem, to się wspomaga ręcznym w taki sposób, że zatrzymuje samochód na ręcznym, jechał samochód obrośnięty trawą. Zatrzymuję samochód na ręcznym, normalnie ruszę i w momencie startu puszcza hamulec ręczny. No i tak się startuje z ręcznego, a w tym samochodzie prawdopodobnie jest hill holder, bo też startowałem z takiej mocniejszej górki, puściłem normalnie sprzęgło do normalnego startu, gdyż ponieważ umiem startować pod górkę, a auto mi się nie stoczyło do tyłu. Więc mam hill holdera i mam podgrzewane lusterka. To szczerze mówiąc, zamiast tych dwóch rzeczy wolałbym tempomat, ale nie będę narzekać, bo bez tego tempomatu też da się wytrzymać. Już nie takie kursy się jeździło bez tempomatu. No. Brykamy sobie dalej. Ja już jestem po rozładunku. Jestem na parkingu, ale nie załadowany. Dlaczego? Bo nie zdążyłem na kolejny załadunek. Rozładunek miałem o 14. Miałem być teoretycznie o 14.30 i załadować się w Jaworznie i załadować się w Dąbrowie Górniczej do 15, gdzie sama droga to jest pół godziny, a nie mówiąc o rozładunku w Jaworznie. Do tego doszła jeszcze zamknięta droga. Musiałem szukać objazdu i jeszcze tam inne i w ogóle przed samym, zanim ta droga była zamknięta, to było kierowanie ruchem. Znowu kolejne 10 minut, tak jak tam koło Jezioro Różnickiego. W ogóle nie można było wjechać na autostradę czwórkę i trzeba było kręcić i kręcić i przez to straciłem 20 minut. Zajechałem pod firmę. Czekałem jeszcze na gościa, aż mi rozładuje.
przez co nie zdążyłem na załadunek kolejny. Tak bym sobie dzisiaj trochę podjechał, ale niestety nie podjadę sobie nic. Czekam, stoję w Sosnowcu. Sosnowiec. Tak, i na 7 rano muszę tam być. Stąd mam jakieś tam może z 15 minut do firmy. No, także mam prysznic na tej stacji. To jest wielki plus. Idę zaraz się wykąpać. Jest czwarta, trochę po czwartej może. Także tyle. Ten dzień się tak kończy na parkingu. Kieruję się na Pinczów, tam gdzie mam zrzucić. No, był problem z znalezieniem firmy. Pytałem nawet 3 osób. Nikt nie wiedział, gdzie taka firma jest. Że taka firma w ogóle osób z tej ulicy. Nikt nie wiedział, że taka firma się tam znajduje, która była tak no, z 300 metrów od miejsca, w którym się zatrzymałem. Dalej prosto. I tak. Wczoraj powrócił, pewien problem w samochodzie. Pas. Widzicie, że się bardzo zacina. Chociaż teraz wyjątkowo szybko udało mi się go zapiąć. Ale czasami potrafię się z nim męczyć dosłownie po 10 minut. Nie wiem, co mu się stało. Przez ostatni tydzień chodził elegancko, za pierwszym razem cyk zapinany. Bo w pierwszym tygodniu właśnie, jak wziąłem auto, to się tak z nim męczyłem. Potem na następnym tygodniu chodził elegancko. I wczoraj sobie znowu powrócił ten problem. No, jadę na Pinczów, bo najpierw muszę przejechać przez Olkusz. W Olkuszu się zatrzymamy na kawkę w Maku, gdzie się za darmo. No, i tak to idzie. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale nie pamiętam co. Dwie rzeczy miałem powiedzieć, jednej powiedziałem, a drugiej nie. Aha, wiem co. Wczoraj mi pykło 4000 km przebiegu. Mam w tym momencie dokładnie 4052 km. No, także się jeździ. Idzie to do przodu cały czas. Od dzisiaj mamy co? Środę. Od poniedziałku machnąłem 690 km. A teraz mam tam chyba ze 140. Nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie 2 godziny jazdy. No, także z przerwą w Maku, w Olkuszu powinienem być w ogóle co jakieś godziny 10. Może troszkę po 10. Ja też nie mam pośpiechu, bo do 12 muszę być. No, ale zobaczymy co dalej. Lecimy znowu z lekka mgiełka jak wczoraj. Choć już może trochę mniejsze, ale jest. Jedziemy, zielone. Się w sumie tego, jak tu przyjeżdżałem do tego Maka, bo już nieraz tu byłem podczas tej promocji w Olkuszu i 90% zamówień kawy za darmo to jest gimnazjum, którego już nie ma, i liceum. Normalnie masakra jest z nimi. Rzucam się zawsze na tą kawę, tak? Nie ma nawet miejsca, gdzie usiąść w samym Maku. Zresztą ja w sumie i tak bym nie siadał, bo trzeba jechać. Dobra. Mi zostało gdzieś coś koło 110 km. W Olkuszu jestem sobie w Maczku pięknie. Wypijemy kawkę po drodze. Jedzie, muszę się rozebrać.
Normalnie bym mógł to zrobić w czasie jazdy. Ale że ten pas jest teraz... Focha ma znowu... Myślałem, że coś tam... Focha ma znowu pas. No to może być problem z zapięciem. Więc muszę to zrobić teraz. Dobra, siedzi czy nie siedzi? Siedzi. Okej, dobra. Ja startuję dalej. Patrzcie, co zauważyłem. Zameczek, a dokładnie jego ruiny. Zaraz za Olkuszem w Rapsztynie. Ruiny zamku Rapsztyn. Kilka razy przejeżdżałem tą drogą, nigdy tego zameczku nie widziałem. Jest zamknięty, trwają jakieś prace remontowe tam. Ale troszkę sobie podejdziemy. Co ciekawe, no nie wiem, jak on jest stary, ale blachodachówkę też wtedy mieli. No, nie wylewdziliście trochę. No, taki zameczek sobie szlakiem orlich gniazd. A tu jesień. Polska złota jesień. Dobra, lecimy dalej. Nie śpieszy nam się, ale to nie znaczy, że musimy się wiecznie gdzieś zatrzymywać albo przyjechać idealnie na czas. Rozładowany już jestem, mówię, byłem w dolinie miny, tu gdzie gips robią. Ale to będzie tak. Tak tutaj przy okazji. Lecę teraz na Jędrzeju, tam mam ładunek 10 palet trawnych. Problem był jeszcze, wiozę ze sobą drabinę, która jest potrzebna do zawinania plandeki u góry. I będzie trzeba pokombinować, jak ją umieścić tam po tej, przy tej 10 paletach na pracę. I potem stamtąd na Ostrów Mazowiecką, ale to dopiero na jutro tam muszę być. No, także na spokojnie jazda. Gdzieś trzeba będzie pauzę wykręcić. S7, potem S8 zawarzało się, wskakuje i drogę mam elegancką do samego celu. Fajnie byłoby gdzieś się zatrzymać w Warszawie. No i sobie pójść na Warszawę pochodzić i mieć całe popołudnie Warszawy do spędzenia. Zobaczymy, może coś się uda znaleźć. Muszę przetestować opcje, zbadać. Na pewno w 3 miastach Polski to już istnieje trafika. W Poznaniu, w Warszawie i w Krakowie. I muszę zbadać dokładnie. Już sobie pobrałem apkę wcześniej, jak byłem na weekendzie w domu. Muszę tam założyć konto i sprawdzić, czy będę mógł z tego korzystać, gdyż moja karta nie jest kartą kredytową, tylko zwykłą bankomatową i nie wiem, czy ona to pociągnie. Ale takie wypożyczanie samochodu na minutę to fajna opcja i wcale nie jest to aż takie drogie, bo sprawdzałem, to chyba za minutę jest 80 groszy plus jeszcze tam jakaś jedna opłata, także wychodzi chyba 30 zł czy 40 zł za minutę. A można naprawdę z paru osób skrócić czas. I zostawia się tam, gdzie się chce. W miejscach parkingowych płatnych do tego strefa przeznaczonych my nie chodźmy. Elegancko. Dobra. Ja sobie pyrkam. Ja już jestem załadowany. Niestety pas mnie dalej przytrzymuje i ciężko mi jest się nachylać nawet do telefonu, żeby coś w nawigacji pogrzebać. Wiozę też leciutki ładunek bardzo i mam 3 zrzutki, 2 w Warszawie, jedną w Ostrołęce, a nie w Ostrowie Mazowiecka, jak początkowo mówiłem, bo mi się pomyliło. No, ale kursik też nie jakiś strasznie długi, z tym, że zrzutki mam na jutro, więc gdzieś sobie będziemy spać. Niby mamy do 2,5 godziny do Warszawy, ale tam przed Warszawą gdzieś już jakiś Orlen zasięgu GPS. Nie mówię, jak ja rozmawiam. Upatrzyłem sobie jakiś Orlen, zobaczymy, czy będzie na nim miejsce, czy będzie na tyle duży, żeby można było na nim spać. A powoli zbliżamy się do Chęcin, w których też jest ruina zamku i z racji tej, że mamy sporo czasu, to chyba się tam zatrzymam, żeby się przejść. Już raz tam kiedyś byłem, jechałem skuterem od siebie,
z Działoszyna. Pojechałem na wakacje skuterem za Kielce do Nowej Suki. Tak. Tam jest też taki klasztor. No, to jest grubo ponad 200 km. Przejechałem skuterem swoim, w którym 3 dni wcześniej wymieniłem cylinder na 80 i generalnie był na dotarciu, więc jazda wyglądała w taki sposób, że jechałem te całe 200, ponad 200 km jechałem 30 na godzinę. No, także trochę mi to zajęło, ale byłem na wakacjach skuterkiem. Co ciekawe, pojechałem też z moim tatą, który jechał samochodem przede mną. On się spodziewał, że z moim skuterem może coś się stać, był to tak by the way Chińczyk, którego tak zrobiłem, że dosłownie wyprzedzałem nim samochody i to takie nawet całkiem porządne. Nie było drugiego takiego w okolicy. O, już nawet ja już widzę ruiny zamku. Nie wiem, czy kamera może tego nie dostrzec. Teraz dokładnie jak się wyprostuję, to na tej górce przede mną są ruiny zamku. Ale nie wiem, czy kamera to dostrzega. No i wracając do tematu, spodziewał się, że mój skuter się zepsuje, a okazało się, że padło jego auto. Znaczy nie tak całkiem, bo wrócił nim normalnie. Ale no coś tam się już nie pamiętam, to też było parę ładnych lat temu w gimnazjum, chyba między drugą a trzecią klasą gimnazjum, więc z 7-8 lat temu mniej więcej to było. No, zajechałem, wróciłem, elegancko wszystko szło. Dobra, możliwe, że te chęciny, te ruiny zamku odwiedzimy, chociaż tam, z tego co pamiętam, znaczy był parking, ale no na busa może być też problem z miejscem. Dobra, lecimy. Policja nam steruje ruchem na motorku. Hondo mieści. Dobrze, bardzo dobrze. Niech kierują. Nieodznakowani w okolicy. Motocykl. O, no właśnie. Czasami by się przydało takie kierowanie ruchem, bo na przykład jak wracałem pierwszego tygodnia mojej jazdy tutaj, kontrola prędkości. Były straszne wiatry 500 metrów. Takie. I największe były w Wielkopolskim, ja wtedy byłem pod Poznaniem. O, tam kolejni policjanci. A tam co się stanęło, że oni na kogutach stoją? Też kierują ruchem, czy coś? Bo przy kierowaniu ruchem raczej nie stoi się na kogutach. No. To jak wracałem z Piotrkowa, w Piotrkowie się rozładowałem do domu, to z Piotrkowa mam tam godzinkę jazdy. I muszę przejechać przez Radomską jedynką. Potem już skręcić na krajówkę, która idzie przed samiutkim moim domem, to tam w ogóle nie było prądu. No, brak zasięgu GPS. Masz szczęście, że to AMG, bo bym się pogniewał. To nie było w ogóle prądu i na jedynce było całkowicie ciemno. Port Radomsko był zgaszony całkowicie, był ciemniutki. I światła na jedynce nie działały. Ja nie mam pojęcia, jak ludzie od Radomska na przykład wyjeżdżali, albo jadąc od Pajęczna, jak wyjeżdżali na jedynkę, czy na Radomska, jak przejeżdżali dalej, bo ja akurat z jedynki zjeżdżałem, także ja miałem drogę z pierwszeństwem i jakby z nikim, na nikogo nie musiałem patrzeć w tym wypadku. Ale o, karetka teraz jedzie, ale jak to robili tamci, to nie mam zielonego pojęcia. Kontrola prędkości 100 metrów. Prędkość 100 metrów. No, także tam w tamtym momencie przydałoby się sterowanie ruchem przez policję, której nie było tam, a była wręcz bardzo potrzebna, bo tam co się działo, to była masakra. No ale dobra, no lecimy dalej. Adres znalazłem. Jestem na ulicy
gdzie będę się rozładowywać. Przeszedłem się. Tak mi się wydaje, że znalazłem tą budowę. No i także mój dzień się kończy. Jest 19, parę minut po 19. Kończę w tym miejscu dzień. Trzeba zjeść i spać, bo rano trzeba wstać, żeby się rozładować, potem jechać dalej. Także to tyle w trzecim już dniu w tym wyjeździe. I ja już jestem rozładowany. Obydwa adresy w Warszawie zaliczone. I jestem już w części drogi do Ostrołęki i zatrzymałem się w Maku. Oczywiście na darmową kawę. I w nowej apce od Maka jest teraz jeszcze darmowy, ostry jakiś tam burger z jalapeno, który tak w zasadzie jest zwykłym hamburgerem z jedną papryczką jalapeno. Jest on za darmo do odebrania, trzeba po prostu aktywować kupon w nowej apce McDonalda. Zachodzę do Maka. Pokazuję jej ten kupon, mówię, że chcę ten kupon. Ona mi mówi, że trzeba go aktywować. Kliknąłem aktywuj, ok. Przy czym w międzyczasie powiedziałem, że on jest ważny przez 5 minut. Aktywowałem go. Po czym, jak już go aktywowałem, mówi do mnie, że to jest kanapka lunchowa i że teraz jej nie dostanę. No, także zdenerwowałem się, bo za darmo mogłem sobie zjeść. A tak musiałem kupić. No ale no to takie coś to babka powinna mi od razu powiedzieć, a nie. No proszę go aktywować, potwierdzić, ok. Kupon jest ważny przez 5 minut. Daję jej aktywowany kupon. Ona mówi, no ale ta kanapka jest lunchowa i teraz jej nie będzie. Młoda dziewczyna. Wyskoczyła mi kawa przez dziurkę. No, także tyle z mojego darmowego jedzenia w Maku. Jest tylko kupne. A zatrzymałem się w Maku dlatego, tak by się nie zatrzymywał nawet. Zatrzymałem się dlatego, że śniadanko miałem takie lekko gwizdane, bo standardowo chciałem sobie zjeść płateczki z mlekiem. Nasypałem płatku do miski. Biorę mleko, przechylam, ale mówię, coś mi nie pasuje, bo się nie wylewa. Nie wiem, chyba się zważyło czy coś. No generalnie mleko jest niesprawne. Dlatego pojechałem do Maka. I mi babka tak bardzo szukała. No, jadę. Do Ostrołęki zostało mi godzina 20 chyba. Już po rozładunku jestem od dobrych półtorej godziny, nawet lepiej. Ostatnio tą paletkę, którą tu zrzucałem, to wpadło mi 10 chłopa na pakę i ściągnęli ją ręcznie. Siedzę sobie i czekam, czytam książkę i czekam, aż dostanę jakiś kurs. Dzisiaj czwartek mamy, więc napisałem do spedytora. Stwierdził, no w sumie tak jest, że już teraz coraz ciężej, bo ładunek, no bo jutro zjeżdżam do domu, więc nie wiem, może znajdę mi coś, że na przykład będę dopiero jutro ładował i na poniedziałek muszę to zawieźć, na przykład, tak może być. W każdym razie siedzę sobie tutaj pod takim ich całym centrum handlowym w Ostrołęce, Galeria Bursztyn. Siedzę, leżę, czytam sobie książkę i jem czekoladę, którą sobie kupiłem, to w ogóle mi cały bufet, no w sumie nie cały. Tylko bułki, reszta jest u góry. I kupiłem sobie czekoladę 300 gram za 8 zł. Normalnie żyć nie umierać. Po 6 godzinach czekania okazało się, że jednak nie ma żadnego ładunku dla mnie na dzisiaj i muszę siedzieć i czekać do następnego dnia. No, także stoję sobie na Orlenie tutaj w Ostrołęce. Parking spory, ale niestety nie ma prysznica. Największy minus tej całej akcji tutaj.
No, także mój dzień się w zasadzie skończył o godzinie 11.20, gdy się rozładowałem i od tamtej pory siedziałem, czekałem na ładunek. No, a od pewnego czasu wiem, że nie będzie tego ładunku. Przebiegu, to ciekawe, mam... Chwila, zaraz wyostrzymy obraz. 4606. No. Także tak, mój dzień się kończy tutaj, na tym parkingu. Rano, mam nadzieję, jak staniemy, to będzie już coś wiadomo na powrót do domu. Albo przynajmniej w okolicy domu, żeby potem można było sobie niedaleko skoczyć, na przykład powiedzmy do Radomska, do Częstochowy, czy do Wielunia, czy na przykład choćby do Piotrkowa. Ze wszystkich tych miejsc mam blisko do domu. Z Piotrkowa w sumie najdalej, godzinka jazdy, ale to i tak jest pikuś. No, także w tym dniu to by było na tyle. Słuchajcie, przejechałem się delikatnie po tej Ostrołęce. I co mnie bardzo zaciekawiło, to to, że droga krajowa numer 61, czerwona krajówka, na których głównie odbywa się tranzyt w Polsce, bo autostrad, krótko mówiąc, nie mamy, są na nich porobione zwężki do szerokości 1,8 metra. To ja busem ledwo się tam mieściłem, a zastanawiałem się, jak ciężarówki tutaj przez tą Ostrołękę przejeżdżają, i teoretycznie jest objazd zrobiony, z tym, że ten objazd jest ograniczony do 2 chyba metrów, bo nim jechałem rano, jak tu wjeżdżałem, i wjedzie przez centrum miasta. Do tego jest ograniczony do 10 ton, który przede wszystkim prowadzi między Kamienicami po Kostce Brukowej i jednokierunkowymi wąskimi też uliczkami, jest ograniczony do 10 ton. Ja się zastanawiam, jak tutaj jeżdżą ciężarówki. Nie mam zielonego pojęcia, jak one się tu przemieszczają. Do tego momentu, tak jak tu do tych świateł, normalnie możemy dojechać. W zasadzie do tych świateł, o których wcześniej zacząłem mówić, mogą dojechać normalnie ciężarówki. I potem prosto, czyli z miejsca, z którego ja jechałem, nie mogą jechać, bo jest do 1,80 m. I w ich lewo, czyli moje prawo, jak tam staliśmy na poprzednich światłach, no też nie bardzo mogą tam skręcić. Chyba też do pewnego momentu tylko mogą skręcić. Nie wiem, co potem. Także ja wracam na Orlen, na którym się zatrzymałem, i tu będę tak ludzka kręcić, bo byłem przejechać się poszukać jakiegoś prysznica. Ale o, trochę widzę, że się ciężarówek zjechało, to ja sobie do nic nie wiem, jakoś tak będę się czuł raźniej. A tam w sumie jest wolne, jadę tam. No, to w międzyczasie, jak mnie nie było, trochę się tu zjechało ludzi. No, także nocka czeka mnie tu na tym Orlenie, na którym nie ma prysznicu. No trudno, trzeba jakoś wytrzymać, poradzić. Jutro do domu. To tyle w tym krótkim stosunkowo dniu pracy. Większość, zdecydowaną większość przesiedziałem. Do jutra. Cześć, 5 dnia mojego wyjazdu, zarazem ostatniego. Po 21 godzinach oczekiwania na ładunek w końcu dostałem coś i jadę, ładuję się w Jankach. W zasadzie taki Janek. Potem lecę na Przytyk, gdzieś tam w okolice Radomia, i drugą zrzutkę mam w Częstochowie, ale prawdopodobnie załatwię ją dopiero w poniedziałek, chociaż to jeszcze się dowiem, bo w tym Przytyku podobno, z tego co mówi edytor, zrzutkę mam dopiero o 17, jest godzina 8.40. No, także... A że jest możliwość zrzucenia tego w poniedziałek, no to jak mam możliwość,
piątek być krócej w pracy, bo 6 przecieku też mam parę kilometrów do domu. No tam z 2 godziny to lekko będzie. No to bardzo chętnie pojadę do tego domu. Jak mogę zrzucić się dopiero w poniedziałek. Ale to jeszcze zadzwonię do osoby, do której mam tam numer podany. I się dowiem co i jak to wygląda. Dalej prosto. No dobra. To ja śmigam, w końcu wyjeżdżam powoli z tej Ostrołęki, której spędziłem długie 21 godzin. Nie spodobało mi się to miasto, bo nie ma nic do zaoferowania w takie dni jak w zasadzie dzisiaj kawałki i wczoraj. Siedziałem po prostu w aucie, co przez nic nie robiłem. Znaczy książkę czytałem. No, lecę. Patrzcie, stoi tutaj jest ta zwężka, o której wczoraj wam mówiłem, do 1,80 m. I stoi tutaj sobie straż miejska. Wczoraj też tutaj stała. Stoją na sygnałach. Tutaj tym mostkiem zaraz on w lewo zakręci i dojedziemy do ronda, na którym też stoi straż miejska od wczoraj. Znaczy podejrzewam, że dzisiaj też stoi. I tak się zastanawiam, po co oni tutaj stoją. Właśnie tu jest ta zwężka. I to jest droga krajowa. To, o czym właśnie wczoraj wspominałem. Droga krajowa 61. I nie rozumiem, jak na takiej drodze mogą być takie zwężki. Jak za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Tu jest kolejna zwężka. No i potem za rondem, teraz zaraz rondo i za rondem jest już ok, normalnie. Ale no takich zwężek zupełnie nie rozumiem. Jeśli ktoś wie, po co one tutaj są i może mi to wytłumaczyć, to bym bardzo prosił. Ewentualnie mógłby mi wytłumaczyć, jak tutaj się poruszają ciężarówki przez Ostrołękę. No nie, dzisiaj to akurat nie ma straży miejskiej. A nie, jest. Jest. Wy jej teraz nie widzicie z tego ustawienia telefonu, ale sobie stoi na wysepce w kierunku centrum i dalej prosto. W zasadzie nie wiem, co robią, bo siedzą cały czas w tym aucie. Wczoraj robili dokładnie to samo. No dobra. Drogę mam bardzo fajną, bo tam do Warszawy taka spokojna trasa. A potem siódemeczka w kierunku Kielc. W zasadzie Radomia, bo Kielce są dalej. Też jest bardzo fajne, bo w większości, jak tam przedwczoraj jechałem, to są w większości 2 pasy. Miejscami tylko są do jednego pasa zwężki. Ale tak generalnie bardzo spoko trasa. Dobra, lecę, opuszczam Ostrołękę. Patrzcie, jaka furmanka przede mną jedzie do driftu, fura. Kojarzę ją. I no właśnie, to jest Karolina Pilarczyk. Cześć, cześć. Właśnie ja z nogą podciągniętą i bardzo dobrze. Często się tak jeździło na zachodzie. Szczególnie przy tempomacie już w ogóle. No dobra. Ja jestem na siedzeniu, już mam stosunkowo niedaleko. Jeszcze z pół godziny może i będę na pierwszej zrzutce. No, ja już jestem rozładowany ręcznie. Rusztowanko zeszło jedno. Kolejne jest na poniedziałek do Częstochowy. I ja już wracam do domu w końcu po całym tygodniu jazd. Także to by było na tyle w tym tygodniowym wyjeździe. Dzięki za oglądanie. Możesz zostawić suba, lajka i komentarz, jeśli ci się podobało. Chciałbyś się podzielić jakimś swoim opinią. Za 500 litrów skręć w prawo. Na przykład.
No. I co? Dzięki za oglądanko. Narka. Pogoda zrobiła się trochę mglista. Ja zaraz latuję z jedyneczki, a tu zaraz na liczniku wskoczy mi 5000 przebiegu. Dum, 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 dum. Długi ten ostatni kilometr. I jest piąteczka. Pyk. No, a mi zostało niecałe 40 minut do domu. Tu gdzieś po lewej jest Port Radomsko. Za 600 metrów. Kamera go nie widzi i szczerze mówiąc... O, no dobra. Tu delikatnie. Ja też go ledwo widzę. Taka jest mgła. No, to ja spadam. Narka.